Dzień dobry, bardzo serdecznie Państwa witam w kolejnym odcinku programu Ludzie z Pasją. Dzisiaj moim gościem jest pan Marek Malman. Dzień dobry, panie Marku. Dzień dobry, pani burmistrz. Witam wszystkich widzów tego cyklu filmowego Ludzie z Pasją. Jesteśmy dzisiaj troszeczkę innej scenerii. Jesteśmy w Kaplicy Świętego Ducha, bo przed chwilą odbyło się spotkanie autorskie pana Marka Malmana, który na spotkaniu dzisiaj prezentował dwie części swojej, można powiedzieć, powieści. Tak? Dobrze, panie Marku? Powieści? A czemu nie trzy? Bo dzisiaj prezentowaliśmy dwie. Dobrze, to ja się z panią burmistrz całkowicie zgadzam. Prezentowaliśmy dzisiaj dwie części, bo pierwszą już kiedyś zaprezentowaliśmy. Tak, ale do tego powoli dojdziemy. Dzisiaj pan Marek Malman w bibliotece miał spotkanie autorskie dotyczące swojej powieści Fantazy Króla Myśli. I to jest jedna z pasji pana Marka Malmana. I druga z pasji, o których będziemy dzisiaj mówić, to jest wędkarstwo. Tak, dokładnie. I ja bym chciała zacząć od tego wędkarstwa przede wszystkim, bo to jest pasja, którą pan realizuje już od dawna, dawna i ma pan bardzo dużo tutaj, myślę, takich osiągnięć w tym temacie. To może zaczniemy od tego, od kiedy to wędkarstwo i dlaczego wędkarstwo? Wędkarstwo od kiedy? Od dziecka właściwie, bo tak to kiedyś było, że po prostu z rodzicami się jechało nad jezioro, brało się wędki i łowiło się tam jakieś małe płotki. Ja pamiętam, że to wędkarstwo, to było, ono się chyba zaczęło na jeziorze Rokity, tutaj niedaleko Byrzyc. To jeszcze tam z moim ojcem i z bratem sobie jeździliśmy, z mamą też. Tak po prostu na rybki, no i rodzinnie, a potem się już zaczęło to przeradzać w taką moją osobistą pasję wędkarską. Czyli pan wędkował, a później sobie pan pomyślał, wędkuję, to może podzielę się, czy poszukam informacji na ten temat, może porozmawiam z innymi na ten temat, bo tak chyba powstała strona Matfisz, tak? Strona Matfisz, tak. To był tego typu pomysł, bo to były jeszcze początki internetu, jeszcze nie było Facebooka, nie było Twittera, nie było tych innych portali. Wtedy ja sobie tak pomyślałem, że wokół tego wędkarstwa można coś zrobić. I zrobiłem taką stronę marfisz.pl. Ona w pewnym momencie miała bardzo duże takie zainteresowanie wśród internautów. Bo miałem duże to ile? No teraz to już nie powiem, ale tam było kilkaset osób czynnych, którzy brali udział w dyskusji na forum. Bo miałem kiedyś podpięte jeszcze forum pod tę stronę. Później jak już weszły portale społecznościowe, to wszyscy się tam przenieśli na te Facebooki i te fora takie społecznościowe podczepione pod strony, nieważne czy to o wędkarstwie, czy w jakiejś innej tematyce, no przestały mieć taką rację bytu. No tak. Ale pan na swojej stronie prezentował przepisy, porady, pan się dzielił tymi informacjami, inni się dzielili tymi informacjami, to wtedy na tamten moment było takie znaczące dla tych osób, bo jak pan mówi, że to było tak dużo osób, które były tym zainteresowane, to jednak cieszyło się to taką popularnością. Tak, ja pisałem swoje artykuły na temat wędkarstwa, na temat przyrody, ale dostawałem także mnóstwo artykułów od użytkowników tego portalu, tak to można by było powiedzieć, gdzie ludzie pisali swoje opowiadania o wyprawach na ryby, ale także dzielili się swoim doświadczeniem, tym, co zauważyli, przebywając nad wodą i próbując złowić jakąś rybę. Dzielili się tym, co po prostu sami, czego się sami nauczyli podczas wypraw wędkarskich. Bo też ja widziałam na YouTubie, są takie filmiki, jak zostać wędkarzem, jak zrobić ciasto wędkarskie, tak? Dobrze mówię? Tak. Ciasta wędkarskie, to one w pewnym momencie nawet były bardzo popularne, bo tam ludzie się śmiali ze mnie, ale niemniej... No właśnie, ale to ja może tylko dla naszych słuchaczy. Te ciasta to ciasta, które, żeby zachęcić do tego, żeby obejrzeli, które można upiec, czy to te ciasta właśnie tylko dla rybek? Raczej ugnieść, a nie upiec. I to raczej tylko dla rybek.
Przy czym ciasta wędkarskie to były właśnie, to były nasze przynęty, zanęty z tych lat dawnych, bo dzisiaj można wszystko kupić w sklepie. A kiedyś trzeba było samemu sobie to przygotować i wobec tego ja nakręciłem kilka takich filmików, pokazując jak kiedyś robiliśmy przynęty na te ryby takiego spokojnego żeru, czyli ciasta wędkarskie. I to one były dosyć łowne, dawały bardzo fajny skutek, bardzo fajny rezultat, jeśli chodzi o wynik wędkarski. A jak dzisiaj na tej stronie już mniej zainteresowania? Oj, zdecydowanie mniej. Ta strona już praktycznie wygasa. Tak jak mówiłem, ludzie się przenieśli na portale społecznościowe. Trudno ich jest już teraz przytrzymać przy jakiejś tam stronie internetowej, która jest poświęcona jakiejś tematyce, niekoniecznie wędkarstwu, bo wszystkie inne strony także mają ten sam problem. Już po prostu wygasza się ta oglądalność tych stron. No ale może to też to, że to, co pan powiedział, że dzisiaj można wszystko kupić. Jest duża dostępność już bardzo wielu rzeczy i nie trzeba się koniecznie dzielić tymi informacjami, bo idziemy do sklepu wędkarskiego i chyba mamy wszystko już, prawda? Tak, niemniej. Tutaj zaczęła pani mówić o tym portalu internetowym, ale ja się później jak gdyby przeniosłem z tego słowa pisanego o wędkarstwie na portal YouTube i zacząłem kręcić swoje filmy. I zamiast pisać o tym wędkarstwie, to wędkarstwo pokazywałem. I pokazywałem to, jak łowię ryby, jak ich nie łowię, pokazywałem swoje metody, swoje sposoby i też przy wykorzystaniu jeszcze takiego googlowskiego narzędzia, które się nazywało kiedyś Hangout, rozmawialiśmy bardzo często na tematy wędkarskie. To był taki moment, że ja miałem tam kolejki do tego, żeby się dostać na ekran. A ile tych filmików pan nakręcił? Ojejuś, serial Na rybę z Markiem ma już prawie 300 odcinków. To prawie jak moda na sukces. Ale to jeszcze mało, bo wszystkich filmów, bo serial Na rybę z Markiem to jest takie jak gdyby coś zupełnie odrębnego, coś zupełnie innego. Natomiast jest jeszcze cały czas taka szkoła wędkarska, którą prowadziłem, która miała bardzo dużą oglądalność kiedyś, bo takich materiałów nie było. Ja praktycznie byłem takim pionierem, jeśli chodzi o YouTube. Ja zacząłem pokazywać, jak się wiąże różne węzły, jak się przygotowuje wędkę, jak nastawić hamulec w kołowrotku. Tych filmów razem wszystkich jest ponad 1000. No to pięknie, to tak jak powiedziałam. Jeszcze panie Marku, mam pytanie, a jaką największą rybę pan złowił? Wszyscy mi zadają to pytanie, nie wiem, ale nikt się bo nie... Bo każdemu wędkarzowi się zadaje takie pytanie, myślę. Nikt się nie zapyta o najmniejszą. Największą, największą rybę jaką... To może nie, to zaczniemy od najmniejszej. Najmniejszą rybę to złowiłem wiele lat temu, gdzieś tutaj chyba na Rokitach, taką bardzo małą płoteczkę, naprawdę bardzo małą, co się sam zdziwiłem, że ona po prostu połknęła haczyk, który był większy od niej prawie. A jeśli chodzi o tą największą... Dobra, największa to był sum, złowiony tu na Sicinie w Pyrzycach. On miał 160 cm długości. Nie wiem jaka waga, bo ja tej ryby nie zważyłem, bo ją wypuściłem. Natomiast tu by trzeba było też rozgraniczyć, bo w wędkarstwie jest wiele metod wędkarskich, bo sum to jest jedna metoda, sum to drapieżnik, ale ryba spokojnego żeru to też druga metoda. I tutaj największa ryba, sum 160 cm, natomiast najbardziej jestem zadowolony z mojego wyniku w połowach karpi, bo udało mi się złowić karpia, który ważył 15 kg. I to jest karp niezłowiony na łowisku komercyjnym, czyli z dzikiej wody, gdzie ja się tam musiałem nasiedzieć, namyśleć, nanęcić. I w pewnym momencie dostałem taką nagrodę karpia 15-kilogramowego. No to jest naprawdę ogromna ryba. To jest taki mój największy sukces, który uznaję za
Tak, za taką największą rybę. Sum był przypadkiem, ale jest jeszcze inna metoda, czyli łowienie drapieżników na spinning. I tu mam taką fajną, taki fajny wynik, bo prawie zawsze chcę złowić metrowego szczupaka, nigdy nie mogę. Ale już prawie 80 cm mam szczupaka, to na jezioro Stolsko, tam nad Szczecinem udało mi się go złowić 2 lata temu bodajże. No to niech mi pan powie, a łatwo jest zostać wędkarzem? Łatwo. Jak najbardziej łatwo, bo szczególnie w Polsce jest bardzo dużo wędkarzy i dużo takich ludzi, którzy chcą coś powiedzieć, coś podpowiedzieć. Przede wszystkim pojechać razem na ryby. Wędkarstwo to jest taki sport, hobby. Takie hobby, które jednoczy ludzi. Także nie ma problemu i nikt tutaj jak gdyby nikogo nie będzie blokował w tematyce wędkarskiej. Wręcz przeciwnie, wiele osób będzie chciało z takim początkującym wędkarzem pojechać na ryby. A co by pan poradził takim osobom jak ja na przykład, bo dla mnie to wędkarstwo jest takie nudne i tak mi się wydaje, nie mam takiej cierpliwości własnej, więc mi się wydaje, że ja bym się chyba nie doczekała i tak siedząc i czekając na tą rybę. Co pan by mi poradził? Ja się z panią całkowicie zgadzam. Wędkarstwo jest nudne. Aha, czyli nie zachęca mnie pan w ten sposób. Nie, ale ono jest nudne, ale jeśli ma się trochę tej cierpliwości... A jak się nie ma? To trzeba ją sobie w sobie wyrobić. Czyli wędkarstwo może uczyć tej cierpliwości. Może nas wyciszyć? Może, tak? Jak najbardziej. Ono do tego właśnie służy. Do tego służy wędkarstwo, żeby pojechać, wyjechać z miasta, wyjechać od problemów, oddalić się od nich, zamknąć się gdzieś w jakimś zaułku, gdzieś tam schować się między trzcinami i po prostu przeżyć ten dzień, czy dwa, czy trzy w takiej ciszy, w przyrodzie, w otoczeniu śpiewu ptaków i w tym takim oczekiwaniu na to, co się wydarzy na wędce. Czyli nie zawsze złowić. Nie zawsze złowić. Tu nie zawsze chodzi o samo złowienie. Ten efekt końcowy, owszem, jest miły, jak się uda coś złowić, ale to nie jest głównym celem wypraw wędkarskich. Kontakt z naturą, spokój i oderwanie od codzienności. Dokładnie tak, dokładnie tak. O to właśnie w tym chodzi. Dobrze. I teraz, bo pan też powiedział, że największe osiągnięcie miał pan tutaj, jeżeli chodzi o to łowienie suma. Ma pan jakby plan, znaczy oczekiwanie na to, żeby szczupak metrowy, tak? Tak. Ale nie bierze pan udziału w żadnych jakichś mistrzostwach, jakichś innych rodzaju konkursach, jeżeli chodzi o wędkarstwo? Nie. Nie, właśnie to też sam się nieraz zastanawiałem, dlaczego tak, ale taki po prostu jestem. Mnie nie interesuje rywalizacja z innymi ludźmi, szczególnie taka właśnie wędkarska rywalizacja, bo to po prostu nie jest... Jakby to powiedzieć, tak żeby to dobrze wybrzmiało i żeby widzowie mogli to zrozumieć. To nie jestem ja. Ja się w tym dobrze nie czuję, w takiej rywalizacji. W takiej rywalizacji się dobrze nie czuję. I na zawody wędkarskie nigdy nie jeżdżę. Raz w życiu byłem tylko na zawodach wędkarskich. Czyli jednak był ten raz. No oczywiście, że był raz, ale to było pierwszy i ostatni. A ryby pan zawsze wypuszcza do wody? Wracają? Przeważnie tak. Przeważnie wypuszczam ryby. Miałem taki okres w życiu, że nawet na tym swoim portalu marfish.pl promowałem tą taką zasadę, modę panującą w wędkarstwie no kill, czyli złów i wypuść. No i większość wędkarzy już do tego się przekonała, natomiast ryby są do jedzenia, tak? I nie każdy musi je wypuszczać. I tutaj wśród wędkarzy są takie jak gdyby dwa obozy niepotrzebnie się ścierające, tych, którzy wypuszczają i tych, którzy nie wypuszczają, zupełnie niepotrzebnie. Każdy ma prawo sobie postąpić tak, jak podjąć decyzję, jaką uważa. Samemu podjąć decyzję, dokładnie. Przed nami święta, karp na stole. Pan karpia łowi sam, czy kupuje w sklepie? Tego na święta przeważnie kupuję, bo tak się składa, że karpie wypuszczam zawsze, bo ja te ryby lubię je łowić.
A żeby je łowić, no to trzeba niestety wypuszczać. No tak. Czyli karpia kupuje pan w sklepie? Tak, niestety karpia kupuje w sklepie. Dobrze, to z jednej pasji pana, czyli wędkarstwa, o której pan bardzo ciekawie opowiada, przejdziemy do drugiej, bo przed nami tutaj leżą na stoliku trzy tomy powieści właśnie Króla Myśli. Jak to się stało, że z takiej pasji, którą pan realizuje, bo wędkarstwo jest i ono pewnie będzie cały czas, przeszedł pan do pisania właśnie powieści fantazy? Ale to jedno drugiemu nie przeczy i jedno drugiego nie blokuje. To jest po prostu możliwe, tak? Każdy może mieć kilka takich swoich zainteresowań, kilka swoich pasji. Wędkarz może być tak, że... No tak, ale my mówimy, kiedy pan pomyślał, że napisze sobie książkę właśnie i to będzie powieść fantazy. Aha, dobrze, to wrócimy do tego tematu, jeśli chodzi o pisanie książki. Tak. Dobrze, muszę się przestawić. To ja może opowiem o tym, co opowiadałem dzisiaj tutaj na spotkaniu autorskim. Tak, ale nasi widzowie na tym spotkaniu nie byli, więc ja bym chciała, żeby pan tak powiedział, jak to się właśnie zaczęło, że pan sobie tak wymyślił to pisanie. Pomysł na to pisanie powstał tak 40 kilka lat temu. Tu, w tym dokładnie miejscu, w tym budynku, w kaplicy Świętego Ducha. Kiedyś to była biblioteka i ja jako taki 10-letni chłopczyk, kiedy przychodziłem sobie tutaj, wypożyczałem książki, taka seria Tygrysków była, Tygrysów i bitwy, kampanie, dowódcy, chyba coś takiego. I tak jak wypożyczałem te książki, jak stanąłem sobie, tak popatrzyłem na półki w tej naszej bibliotece, to sobie tak pomyślałem, jakby było fajnie, gdyby na półkach tej książki kiedyś postawić moją książkę. No i, tak. No i jest. No i postawiłem. Po 40 latach zrealizowałem swoje marzenie. Nie jedną, tylko mamy trzy. No jak już się rozpędziłem, to już się rozpędziłem. No właśnie. Czyli Król Myśli. To jest opowieść o... Znowu te trudne pytania. O czym jest Król Myśli? To jest opowieść fantazy przede wszystkim. Opowieść o człowieku, który ma możliwości, ma umiejętności zaglądania do ludzkich umysłów. Mało tego, oprócz tego, że może zaglądać do ludzkich umysłów, to może także zmieniać myśli ludzi. Bardzo ciekawe, prawda? No bardzo. Ale spokojnie, mój bohater nie jest takim człowiekiem, który robi to nagminnie i robi to złośliwie, wręcz przeciwnie. Jeżeli już to robi, to robi to w dobrym celu. Czyli taka pozytywna postać. Postać jak najbardziej pozytywna, postać, która została właściwie wymyślona przez, bo ja tutaj w tej powieści wymyśliłem całe uniwersum, począwszy od stworzenia świata, od Boga Stwórcy, wymyślona przez Boga Stwórcę po to, aby zrealizował pewien cel samego Stwórcy. Właściwie ten mój bohater Castel Evant jest takim narzędziem w rękach Boga. Czyli pan w tych trzech tomach jest taki pana wymyślony, stworzony świat, w którym dzieje się akcja. Są postacie, które przeżywają swoje życie na tym świecie, w tej planecie i tam ta akcja się toczy. No, trudno by było, żeby pan nam dzisiaj w programie opowiedział, a myślę, że też chyba zależałoby na tym, żeby zachęcić właśnie czytelników, ale przede wszystkim naszych mieszkańców, którzy myślę, że w większości nie wiedzą o tym, że nasz mieszkaniec, pyrzyczanin, tak, siedzący tutaj pan Marek Malman, właśnie z taką powieść dość trudnego gatunku stworzył, bo powieść fantazy nie jest dla każdego też, nie?
Nie jest ona, powieść fantazy może być powieścią wielopłaszczyznową, ona nie musi być taką powieścią bardzo prostą, taką płytką. Król myśli jest taką powieścią wielopłaszczyznową. Akcja dzieje się w uniwersum, które zostało wymyślone dla potrzeb tej książki od samego początku, od momentu niemalże powstania materii w tym świecie, w tym wszechświecie, który tam wymyśliłem. Wątków jest naprawdę dosyć sporo i dużo, i one się tak skupiają wokół tej naszej, znowu mi uciekło słowo, to może od razu przejdę do tego, co jest, czyli wiara, nadzieja, miłość. To są takie główne wartości, które w tej książce opisałem, tak. Opisałem, tworząc osobną, zupełnie nieznaną fabułę. Czyli w tej twórczości fantazji jest przekaz. Jest przekaz, jak najbardziej. Myślę, że w każdej książce jest przekaz, bo książki to książki, tak? Literki to literki, ale najważniejsze jest to, co jest napisane między wersami. Mhm. I to nieraz trzeba sobie samemu doczytać, trzeba sobie samemu znaleźć. W tych książkach, każda z tych książek ma 800, ponad 800 stron, to? 700, prawie 800, można powiedzieć. To jaki czas? Jak długo pan pisał te książki? Pierwszy tom to było od 2015 do 2018 roku, czyli 3 lata. Drugi tom covidowy. Tak. Tom covidowy był napisany i zredagowany w ciągu 15 miesięcy i tom trzeci, teraz najświeższy, to tak można powiedzieć, że równy rok, ale do tego jeszcze trzeba dołożyć tutaj pracę nad składem, łamaniem tekstu, bo to już musiałem robić sam, bo już tym się zająłem w trzecim tomie sam osobiście, więc to tak zeszło z półtora roku. Każda z tych książek ma piękne ilustracje. Kto je tworzył? Autorami tych grafik, które widać na... Mamy akurat tak, tło. Mamy tu plakaty, dwóch, pierwszego i drugiego tomu. Drugiego tomu, trzeciego jeszcze nie wydrukowaliśmy. Autorami tych grafik jest pani Grażyna Jeznach z Kurzętnika, województwo warmińsko-mazurskie. I jak się poznaliście z panią Grażyną? Bo to tak dość kawałek drogi od Pyszyc. A to przez wędkarstwo. Wędkarstwo jednak połączyło, pisanie. Wędkarstwo połączyło, bo namiary do pani Grażyny dał mi kolega, który kiedyś prowadził portal Nasze Wody, naszewody.pl. Ja się tam z nim w internecie zapoznałem, później się zaprzyjaźniliśmy i tak rozmawiałem z nim kiedyś przez telefon, mówię: Marcin, nie mam okładek, nie wiem, co na tych okładkach. Ja mówię: ja ci dam namiar do pani Grażyny, ona ci to zrobi. No i zrobiła. Ma, tak jak powiedziałam, jest to piękne i my też to wykorzystaliśmy, bo proszę państwa, pan Marek Malman w swojej twórczości promuje również nasze miasto, bo w drugim tomie ta akcja właśnie dzieje się, to znaczy w tej akcji są, pojawiają się Pyrzyce. I niech pan nam opowie o tym, jak te Pyrzyce się tam pojawiają. Pyrzyce się pojawiają po sugestii pewnej mieszkanki Pyrzyc, która jest w tej chwili burmistrzem tego miasta. Dosłownie mieszkanki Brzeska. Mieszkanki Brzeska, tak. Po tym, jak pokazałem pani ten pierwszy tom, porozmawialiśmy, to pani powiedziała, że fajnie by było, gdyby była jakaś książka, której akcja dzieje się w Pyrzycach. A ja, ponieważ pisałem pierwszy tom i byłem już taki pewny tego, że będzie też drugi tom tej powieści, bo tam mi się nie udało skończyć tych wszystkich myśli, wobec tego akcję jednego z wątków przeniosłem do miasta Pyrzyce. Tutaj może pokażemy, jeśli kamera to złapie, na przykład naszą bramę bańską. Tutaj też pani Grażyna Jeznak zilustrowała nam wszystkie nasze bramy, baszty. To wszystko jest tutaj w tej książce, w drugim tomie pokazane
No, trudno będzie teraz znaleźć te rysunki. Uh-huh. Ale to oczywiście trzeba kupić książkę, trzeba do niej zajrzeć, żeby móc to zobaczyć. Tak, ja się bardzo cieszę, że pan moją sugestię przyjął i faktycznie te tutaj motywy pyrzyckie się pojawiają. Była też wystawa prac tych baszt i tych całych wszystkich grafik, które są stworzone przez panią Grażynę. Odbyła się u nas w galerii. Można jeszcze, też była u nas w urzędzie, więc można także ją zobaczyć. Ale w trzecim już tomie Pyrzyce też jeszcze się pojawiają, czy? Jak najbardziej, ale pani mówi, że się cieszy, że akcja się cieszy, że akcja się toczy w Pyrzycach, a ja pani bardzo dziękuję za ten pomysł. Bo teraz dopiero to doceniłem, bo zauważyłem, że warto było tę akcję przenieść do Pyrzyc, a tak prawdę mówiąc, to gdyby jakiś pisarz się gdzieś tam pomału pojawiał, to może by faktycznie swoje książki, akcje swoich książek toczył w Pyrzycach. Tak? W trzecim tomie, tak jak pani tutaj pyta, w trzecim tomie wracamy na chwilę do Pyrzyc. Konkretnie właśnie do tego tutaj budynku. On jest tutaj w trzecim tomie jak gdyby najważniejszy. Tutaj się dzieje bardzo ważna scena, bardzo ważny taki akt. Niemalże stwórczy, bo to powieść fantazy, więc ten pofantazjowałem sobie, ile wlazło. Tak. No tak. A ciężko się pisze takie książki? Nie, to no nie wiem, no mnie się nie ciężko pisze. Ja nie mam z tym problemu, co zresztą widać po grubości, tak? Jakoś gdzieś to na mnie po prostu spływa i ja to tylko zamieniam w literki. Nie jest. Ta wena jest kiedy? To jest rano, wieczorem? Jak to się dzieje, że nie wiem, tak po prostu pan siada i pisze, czy jednak to musi przyjść ten moment? Siadam i piszę. To tutaj w przypadku prozaików, tak, trudno mówić jest o wenie, bo wena to kompozytor, wena to poeta, a człowiek piszący powieści, to raczej tutaj ja bym tego z weną nie kojarzył. My po prostu musimy mieć na to czas i usiąść sobie spokojnie, poprowadzić tą akcję dalej i zobaczyć, jak ona się tam będzie rozwijała, tych bohaterów popchnąć do pewnych działań albo ich zablokować. Tak już pani pytała, chyba mówiła o czas. Tak. Ja sam siebie określam jako nocny Marek. Ja wszystkie swoje książki napisałem te, tak prawdę mówiąc, między godziną 21 a drugą w nocy. To jest ten czas, w którym ja piszę książki. Czyli tak, no noc. Noc, noc, tajemnica, ciemno. W nocy jest cisza. Przede wszystkim nie docierają do nas żadne dźwięki z miasta. Nie ma już telefonów. Wszystkie sprawy, które załatwiliśmy, albo już je spokojnie odłożyliśmy na następny dzień, więc nas nie męczą. Uh-huh. No i można sobie usiąść, zacząć pisać kolejny rozdział. To trochę taka rada na bezsenność. Rada na bezsenność, tak, jak najbardziej, tylko potem trzeba to odespać. Trzeba znaleźć czas, no żeby tak, to odespać. To prawda, trzeba to odespać. A jeszcze pan już te książki sprzedaje, można je nabyć. Gdzie można je nabyć? Na razie można je nabyć właśnie tylko za pomocą internetu w mojej księgarence. To się nazywa księgarenka.marfisz.pl. Ja teraz, kiedy skończyłem już całą tę trylogię, no, będę się starał, żeby dotrzeć do jakichś księgarni, po prostu z tą książką wyruszyć gdzieś tak, powiedzmy... Uruchomić większą sprzedaż. Mam taki plan, takie marzenie, żeby pojawić się w przyszłym roku na targach książki w Krakowie. Może mi się to uda, zobaczymy. To byłoby takie bardzo fajne wydarzenie, bo tam być może tych czytelników bym znalazł więcej. No, ale do tego czasu ja na pewno poszukam innych źródeł kolportażu tych książek. Aha. Może gdzieś tam kogoś mi się uda do kogoś dotrzeć. Czyli teraz jak chcemy kupić, to wchodzimy na stronę, o której pan powiedział. Niech pan jeszcze raz powtórzy, bo może tutaj będą, mamy nadzieję, zainteresowani widzowie, żeby nasi mieszkańcy, żeby wejść i zapoznać się. Księgarenka bez polskich znaków, .marfisz, to jeszcze wędkarstwo zostało, .pl.
Zachęcamy, drodzy Państwo. Czy kończy Pan już na trzecim tomie, czy jeszcze kolejny cykl tych powieści, czy już coś innego? Znaczy, trylogia Król Myśli kończy się na trzecim tomie i ja już nie chcę do niej wracać, natomiast mam stworzone całe wielkie, ogromne uniwersum, kilka wszechświatów, kilku bogów i innych takich osób i w tym uniwersum chyba sobie zostanę w następnych książkach, tak myślę. Czyli to uniwersum to jest ten świat, który pan stworzył. Który ja stworzyłem dla potrzeb fabuły tej powieści. Planety, różne tam wszechświaty i inne tego typu rzeczy. Galaktyki i tak dalej, i tak dalej. To wszystko tam mam stworzone według swojego własnego pomysłu, nazwane według swoich nazw. Nie muszę od nikogo zapożyczać tego. Mam swoje miejsce, w którym mogę bohaterów po prostu poprowadzić ku kolejnym przygodom. A zainteresowanie tego typu gatunkiem jest wśród jakiej grupy? Jakby pan dzisiaj miał określić młodych ludzi, nie wiem, seniorów? Czy nie ma to znaczenia akurat, jeżeli pan tutaj spotyka się z swoimi czytelnikami? Przekrój wiekowy? Nie, tutaj raczej nie. Może zaskoczę panią, ale raczej nie młodzież. Raczej te osoby starsze. To jest moje zdanie oczywiście, bo być może ktoś tam by zrobił jakieś inne badania i wyszło by mu cokolwiek, zupełnie coś innego. Natomiast ja zauważył, że raczej jeśli mam jakiś zwrot od czytelników, to są to raczej osoby już takie bardziej dojrzałe. Już nie sama młodzież szkolna. Czyli te zwroty, informacje są, on dostaje pan je i są takie opinie dotyczące książki. Tak, oczywiście, to nawet dosyć sporo tych opinii dostaje. Niektórzy właśnie koledzy wędkarze dzwonią do mnie i mówią, opowiadają mi, jak odebrali tę książkę. Zawsze namawiam wszystkich do tego, żeby opinie zamieszczać na portalu Lubimy Czytać, bo jest to taki najlepszy portal książkowy, gdzie się dzielimy swoimi opiniami właśnie o książkach. Nie każdy chce to napisać. No tak. Przyciskam ludzi do tego, żeby się jednak zdecydowali. I tych opinii mam tam już troszkę. Zwroty, które dostaję od ludzi, one są, przyznam szczerze, bardzo budujące, bo miałem tylko jedną taką opinię, która mnie zaskoczyła o tej książce. To było jedno tylko słowo takie tutaj, które padło zresztą w Pyrzycach. Ta książka jest trudna. No jak ja to usłyszałem, to tak się troszkę zdziwiłem, bo według mnie nie jest trudna. Wręcz przeciwnie, jest bardzo łatwa. Jeden z czytelników, z Myśli Boża człowiek, kiedy spotkałem się z nim w Lipianach na spotkaniu autorskim, twierdził, że pierwszy tom przeczytał w 3 dni, czyli te 700 parę stron. W 3 dni. No to tak, troszkę mi się smutno zrobiło, bo ja pisałem 3 lata, a on 3 dni to przeczytał. No, tak jest, niestety. I szybciej się czyta niż tworzy, prawda? No niestety, ale to dobrze, bo przynajmniej wiem, że to można, że ta książka nie zatrzymuje czytelnika. Czyli dał sobie radę przeczytać 3 dni, a wobec tego zachęciła go, była na tyle płynna, że on jej nie odłożył, tak? No tak, ale pewnie to jest też to, że no każdy z nas ma jakiś swój ulubiony gatunek literacki i czuje się dobrze. I wtedy są książki, które pochłaniamy w ciągu, nie wiem, tygodnia, dnia, a są książki, które mogą się nam wydawać trudne. I ja myślę, że to chyba może nie chodziło o to, żeby pan pewnie, znaczy bo pan mówi, że dla pana było to, jest pan zdziwiony, ale przecież dla tego odbiorcy, no to tak faktycznie mogło być, że... Tak mogło, oczywiście, tak mogło być, bo akurat może zetknął się z... Może pierwszy raz? Pierwszy raz z fantazji i nie zrozumiał, dlatego dla niego było to trudne, tak? No, dla mnie nie jest trudne. Ja, jeśli chodzi o gatunek fantazji, to przeczytałem bardzo dużo tych książek. Może nawet za dużo. I dla mnie wejście w taką fabułę fantazji nie jest żadnym problemem. Niezależnie od tego, kto jest... Tak, ale pan jest twórcą. Pan jest twórcą. No ja jestem twórcą, tak. Ale niezależnie od tego, jakiego autora czytam, nie mam z tym problemu. No ale ta osoba miała ten problem, mówi trudna.
No tak się może wydarzyć. No więc dobrze, promocja Pyrzyc jest, bo drodzy Państwo, i na plakatach widać, jest w książce, to co mówiliśmy, jest herb Pyrzyc, akcja dzieje się w Pyrzycach, więc no ja się bardzo cieszę, że Pan Marek tutaj bardzo dba o promocję naszego miasta, naszej gminy. I mam zamiar robić to nadal. Bardzo się cieszę. Panie Marku, kocha Pan Pyrzyce? Tak, ja się w tym mieście urodziłem i nie udało mi się z nich wyjechać, chyba właśnie dlatego, że je kocham. Chyba właśnie dlatego. Że nie chce pan żyć w innym miejscu. Nie, próbowałem, tam przez 3 lata mieszkałem w Szczecinie, ale wróciłem tutaj na te swoje nasze śmieci. Tu jest mi wygodnie, ja tu się czuję u siebie w domu. Ja jestem tu u siebie. To cóż, ja, nie, może tak, czego mamy panu życzyć? Bo na pewno tego metrowego szczupaka. To zdecydowanie tak. Metrowego szczupaka zdecydowanie tak. A jeśli chodzi o życzenie, to... A o literaturę jeszcze? Literaturę? Czy jeszcze może jakieś kolejne pasje? Nie, to te następne pasje to może zostawmy na inny film, albo oddajmy to innym bohaterom, bo ten serial właśnie Ludzi z pasją, który pani produkuje teraz na Facebooku, jest naprawdę kapitalny. Ja oglądam każdy odcinek. Ale skupiam się na panu dzisiaj. Dzisiaj na mnie, ale ostatni mam zaległy, muszę przeczytać, muszę obejrzeć. To co, czego jeszcze życzymy? Czyli metrowego szczupaka. I tak jak zamknąłem dzisiejsze spotkania autorskie, tak? O to chodzi? Dobrze. Tak myślę. Tak myślę. To ja też tak zrobię tutaj przed kamerą. To powiem widzom tego serialu tak. To jest moje dzieło życia. Ja zrobię wszystko, żeby kiedyś móc powiedzieć, żeby kiedyś zdeklasować króla myśli i stanąć przed ludźmi i pokazać, to jest moje dzieło życia, czyli już nie król myśli, ale coś następnego, coś zupełnie nowego. I tego, panie Marku, panu życzymy. Jeszcze raz gratulujemy. Ja bardzo dziękuję za spotkanie, za naszą wspólną rozmowę, bardzo ciekawą. Pewnie moglibyśmy jeszcze mówić więcej, ale mamy ograniczony czas. Bardzo, bardzo dziękuję. I cóż, no wszystkiego dobrego. Wzajemnie. Spełnienia marzeń. Drodzy Państwo, do zobaczenia i bardzo dziękuję również realizatorom tego programu, czyli panu Piotrowi Ćwiklińskiemu, telewizja kablowa Aura, i panu Ryszardowi Tańskiemu, dwutygodnik Puls Powiatu Pyrzyckiego. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Do widzenia.